pozwoli mi pan odpocząć? Proszę bardzo, ależ pani zmokła. No, burza tak nagle, zdążyłam się skryć. Co no, tak, nie, tylko przeczekam deszcz. Czy się nie opierać, jeszcze pani gotowa nabawić się zapalenia płuc. O, zimny jak lód. Niech pani to zdejmie. Nie. Mam sam to zrobić? Proszę pana, jak pan się zachowuje? A, pewnie jestem za mało wytworny. Zatem no, laskawa pani raczy sama zdjąć, w przeciwnym razie będę zmuszony jej pomóc. Kiedy to i jednym... Niestety, mój pałacyk składa się tylko z trzech apartamentów. Sypialni, jadalni, no i gabinetu. Jeżeli więc panią krępuje moja obecność, proszę się udać do sypialni, ja zaś przejdę do gabinetu. Zapewniam panią, że nie będę podglądał. Wcale nie prosiłam pana o opiekę. Czy pani już zdjęła? Przypominam, zapalenie płuc. Już? Ty już? Może pani usiądzie przy piecu? Piękne, żeby było prawdziwe. Wciąż boję się, że za chwilę sen minie. Nie będzie ani tej burzy, ani tej nocy, ani ciebie. Burza dawno minęła, ale ja jesteś. Jakaś ty śliczna. Słuchaj, przecież nawet nie wiem, jak tobie na imię. Wiesław. Piękny. Nie znalam jeszcze dotąd ani jednego Wiesława. Tym lepiej. Wiesław i Maria. Marysia i Wiesio. Wiesz, tak jestem szczęśliwy, że wszystko we mnie... Kipi. Tak, kipi we mnie. Ale nie w tobie, to na pewno mleko kipi. Oj! Nie zdara, zostaw już, ja tym sama się zabę. Jakie to niemądre. Co? Wszystko. Wczoraj nie znaliśmy się jeszcze. Wiesz, nudna jesteś jak belferka. Co? No co? Bo jestem belferką. Nauczycielka? No, zgadłem od razu. A ty? Zgadnij. Czy ja wiem? Człowiek, który ukrywa się w górach jak rozbójnik? Przyczyna kobiety, która zagnała burza pod jego dach? Już wiem, kto jesteś. No. Mój ukochany, moja pierwsza miłość. A może jestem dla ciebie tylko przygodą? Tak. Tak. Ale przygodą, która potrwa całe życie. Nie rozstaniemy się już? Nie. Nigdy? Nigdy. Kłaniam się, Pipie. Depesza dla pana doktora. Dziękuję. Musisz wyjechać?
tak. Zapomniałem o całym świecie. Daleko? Do Londynu. Jestem tam asystentem. Od 2 lat specjalizuję się w bakteriologii. Pozostało mi jeszcze tylko 6 miesięcy. Ale nie pojadę. Dosyć jest specjalistów beze mnie. Nie. Pojedziesz, Wiesiu. Przecież to tylko 6 miesięcy. A potem do mnie wrócisz jeszcze droższy. Jeszcze bardziej kochany. Pożegnajmy się tu. Na stacji mogłabym się rozpłakać. Dobrze nam tu razem było. Czekaj na mnie, Marysiu. Czekaj. I wiedz, że jesteś dla mnie wszystkim na świecie. Będę czekała. Przecież to tylko pół roku. Idź już, idź. W domu? A, słyszy pani. Od rana do nocy rąbię fortepian. I nic nie umie, tylko jednego Chopina. Taki niemuzykalny. A pan Eusebiusz ciągle jeszcze śpiewa? Śpiewa, że aż uszy puchną. Słyszane to rzeczy, żeby wolno praktykujący weterynarz śpiewem operowym się zajmował. Do re mi fa sola si do. Do re mi fa sola si do. Do re mi fa sola si do. Do. Otwórz mordeczkę, no. Do re mi fa sola si do. Nie bój się, nic ci złego nie zrobię. Do re mi fa sola si do. Do re fa do. 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 Do re mi fa sola si do. Cicho, panie Chodzynek! Ty zybu, uspój panno! No to zwierzyna powieszania z wybucho, panie! To skandal! Znowuż pani przeszkadza, że żadnego zrozumienia dla sztuki! U panna Marysia, moje uszanowanie! Jak cudnie pani wygląda! Gdybyś ty masła, słoneczkiem na niebie! Nie zarzucił pan śpiewu? O, wprost przeciwnie, pracuję teraz głosowo intensywniej! Tak, ach, gdybym jeszcze miał auto! No jak to? Na dachu auta głos lepiej brzmi. Auta! Czaruś! Czaruś, coś ty zrobił! O, Czaruś, nieładnie! Bo tylko prawdziwa sztuka, artyzm odróżnia człowieka od zwierzęcia. Mówię to jako fachowiec, jako weterynarz, proszę pani. Znajduje pan czas na studia operowe? O, między jednym psem a drugim. Pod psem pan śpiewasz, panie Chodzynek? Słysz ją! O, wymawiam pani mieszkanie. Co? Tak. Ja tu jestem gospodynią, to ja panu wymawiam mieszkanie. Muszę się jeszcze dzisiaj wynosić, a razem ze wszystkimi...
Jak to dobrze, że już jesteś. Przecież dziś jest nasz zjazd maturalny. Właśnie dlatego przyjechałam. A u was co nowego? Tydzień temu skończył mi się urlop. Happy end. Muszę wracać do biura. A ja wyjeżdżam do Włoch od Warszawy weekend. Dlaczego? A co, wygrałaś na loterii? Nie, nie. Tylko Towarzystwo Higieniczne rozpisało konkurs na wierszyk reklamowy pod nazwą Czystość to zdrowie. Pierwsza nagroda to wycieczka do Rzymu, Neapolu i Wenecji. Posłuchajcie, co napisałam. Wyobrażam sobie. Daj spokój. Jest pewnik oczywisty, kto jest brudny, nie jest czysty. Prawda, jakie dobre? Siadak, bzdura. Pewnik oczywisty, nie jest czysty. Za to nawet nie dostaniesz bezpłatnego biletu tramwajowego, my baby. Dlaczego? O, prędzej ja dostanę bilet, niż ty pojedziesz do swojego Hollywood. Wielka gwiazda. Greta Garbo. Dla ubogich. Zobaczymy. I love you, I love you, I love you, I love you. Dlaczego tak? Drogie, drogie, znowu się kłócicie. Zawsze się kłócicie, ale jedna bez drugiej obejść się nie może. Dzień dobry, Mario. Mario, jak to pięknie brzmi. Jakiś ty elegancki, Władeczku, i taki uroczysty, zupełnie jak na pogrzeb. Wcale nie kpię, naprawdę, jak on wspaniale wygląda. Liryczny boys zawsze musi być dobrze ubrany. Co u ciebie słychać, Władeczku? O, wiele nowego. Nie przeszkadzamy, my girls. Ta? Come in, baby, come in, come in, come in, baby. I love you, I love you, I love you. Maryś. Nie mogłem się wprost doczekać twojego powrotu. Ja także często myślałam o tobie. Wiesz, rozpoczynam nowe życie. Wyjeżdżam. Dokąd? Do Brukseli. Wysyłają mnie na konkurs chopinowski. Jak to dobrze. Na pewno dostaniesz nagrodę. Marysiu, już dawno chciałam ci to powiedzieć. Marysiu, ty kochasz innego. Bardzo cię lubię, ale... Mario, zjazd bywa raz na 5 lat, a wy akurat teraz musicie sceny milosne odgrywać. I love you. Okularnik. Pospiesz się, bo się spóźnimy na zjazd. Moje dziewczyny. Żegnając was przy maturze, mówiłam: Kwiatkowska, siedź prosto i nie garb się. Mówiłam, że pensja dała wam przygotowanie do samodzielnego życia. Kobieta powinna wyłącznie zdobywać należne jej miejsce na równi z mężczyzną. Anka, co tam robisz? Jedynie wytrwałością i samodzielnym życiem kobieta osiąga pełnię zadowolenia i budzi podziw w mężczyźnie. Przeklinam! Dziękuję. A teraz przemówi pan dyrektor. Moje drogie, kochane dzieci. Ja tam nie zgadzam się z tym, co mówi panna Leontyna. Poczciwa. Dobra, ale panna, samodzielność jest bardzo piękna, ale kobieta nie do tego stworzona. Ona ma inne cele w życiu. Miłość, mąż, dom, dziecko. Oto co dla was, moje panienki. Moje panienki, a ja już mam 2 dzieci. Co mówisz, moja droga? Powtórz głośno. Pan dyrektor powiedział moje panienki, a ja już mam 2 dzieci. Masz już 2? Zawsze miałaś u mnie 2, ale teraz chętnie dam ci 5 za tę 2. Kobieta powinna tworzyć ognisko domowe, otaczać miłością męża, wychowywać dzieci, otaczać swoich najbliższych uczuciem, miłością, a przecież wy to potraficie. Rosłyście tutaj we wzajemnej miłości i przyjaźni. Jak byście się na przykład gorąco ze sobą kochali, Wiśniewska i Kozłowska? Prawda, Wiśniewska? Ja się nazywam Kozłowska. Jak to?
Przecież Kozłowska to ta. Nie, ja się nazywam Wiśniewska. Już mnie pamięć zawodzi. Nie, panie dyrektorze. Dawniej nazywałyśmy się tak, jak pan dyrektor mówi. Tylko, że ona wyszła za mojego brata, a ja za jej brata, no i dlatego. Ach, tak. Albo czy była kiedyś czulej kochająca się para niż, już boję się wymieniać po nazwiskach, niż Elżunia i Marynia? Chwilę tobie, kochana, myślałam od czasu, gdy wyjechałaś. Co teraz robisz? Skończyłam medycynę i mam własny zakład ginekologiczny we Lwowie. Ale już niedługo przenoszę się na stale do Warszawy. Cudownie, znowu będziemy razem tak jak dawniej. A pamiętasz naszą cukierenkę koło szkoły, w której codziennie opowiadaliśmy sobie sekrety? I zjadali po 8 ciastek. Wiesz, musimy tam pójść po zjeździe. Siadajcie, siadajcie! Panna i dwie czekolady. A, panna Elia też. No co, płacicie dług, czy zostaje na Krzyżewce? Ależ naturalnie, zaraz zapłacę. Ojej. Jak zwykle, brak drobnych. Jeszcze ja mam. A, co i rączki. No, coś tam w naszym. Bardzo pięknie. A kiedy pani była we Lwowie? A, już 20 lat temu. Lwowskie bezy. W takim razie prosimy bezy. I czekoliada. Tak. O, to zostanie. Większa czekoliada. Proszę prędko, gorąca większa czekoliada. Piękne, prawda? Strasznie jestem ciekawa, jak twój mąż wygląda. Pewnie nie możesz sobie wyobrazić mężczyzny, który chciałby się ożenić. Mogę sobie wyobrazić mężczyzny, którego ty mogła pokochać. Kochasz go, prawda? Ubóstwiam. Wiesz, opiekuję się nim jak małym dzieckiem. Myślę za niego. A on jest taki potulny, cichy. Nic go nie obchodzi poza pracą. A mój jest zupełnie inny. Mocny, nawet szorstki. Lubi rozkazywać. A przy tym pełen radości i pogody nawet w czasie najgroźniejszej burzy. Wesoły, rozmowny. A mój jest strasznym milczkiem. Jacy oni są różni. Musimy ich poznać ze sobą. Koniecznie, a to będzie zabawne. I musimy stale bywać razem. Wkrótce odbędzie się nasz ślub. Przecież, prawda? Ależ oczywiście. A kiedy przenosisz się do Warszawy? Za kilka miesięcy. Zanim zlikwiduję lecznicę we Lwowie, a tu zainstaluję mieszkanie, zakład i laboratorium dla męża, upłynie trochę czasu. Ale będziesz pierwszy, której parze mój nowy dom. Pucu, pucu, chlastu, chlastu. Nie ma rady jedenastu. Bo mam dwie rączki małe, lecz do prania doskonałe. Miłe mieszkanie. To mój gabinet, a to jego laboratorium. Dowalam, bo to dla niego. Jak tu ładnie. A teraz pokażę ci moją klinikę. Dzień dobry. Imponujące. Wspaniale urządziłaś swoją klinikę. Ciekawa jestem, czy on będzie zadowolony. Przyjedzie za miesiąc. No, niemal w tym samym czasie, co mój. Naprawdę. Marysiu, czy ty... Tak. W
Marysiu, czy na pewno wiesz o tym? Na pewno. I taka jestem szczęśliwa. A ja nigdy nie będę. Żuniu, co ci jest? Nigdy. Ja nie mogę mieć dziecka. Lekarze odebrali mi wszelką nadzieję. Ciągle trzymam w objęciach dzieci. Wcześniej niż ich własne matki. Ale to są cudze dzieci. Nie moje. Biedny. Może dlatego tak kocham męża. Jestem dla niego nie tylko żoną, ale i matką. O, pan profesor! A to się panią cieszy? Jak się masz, Jasiu? Myśleliśmy, że pan profesor dopiero za miesiąc przyjedzie, a tu taka niespodzianka. Pani u siebie? Nie, w klinice. Pani ma gościa. Jakaś znajoma. Za kilka dni wpadnę do ciebie. Nie za kilka dni, tylko jutro. Dobrze, kochanie, będę. Do widzenia. Proszę pani, pan profesor przyjechał. Jest, no. No i jak ci się tu podoba? Bardzo. Chodź. Uwaga, a teraz niespodzianka. Zadowolony? Źle się czujesz? Zmęczony podróżą. Elżbieto, muszę z tobą pomówić. Panie doktorze, prosimy do kliniki, jak najprędzej. Przepraszam cię, Wiesiu. Swoją drogą Elżbieta jest imponująca. Wspaniale urządziła swoją klinikę. Nie trudno być imponującą, jak się ma pieniądze. Mamo, jak słodko imię twoje brzmi. Jak dostanę pierwszą nagrodę i wyjadę do Italii, to też będę imponująca. Posłuchaj, napisałam nowy wiersz. Błagam cię, nie wytrzymam. Wytrzymasz. Niech wiedzą w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie, jako też w Zamościu, że czystość to zdrowie. Boże, jaka to bzdura. Bzdura? Niech wiedzą w Zamościu, w Lublinie, a w Poznaniu i Katowicach to już się można nie myć, tak? Ty wiesz, dla kogo to jest świetna reklama? No, no. Dla ogólnoświatowego związku brudasów. Dlaczego? A ty myślisz, że ty lepiej potrafisz pisać, tak? Przynajmniej się nie wygłupiam. No, rzeczywiście. Najgorzej. Myślisz, że nikt nie widzi, jak godzinami wystajesz przed lustrem, robisz idiotyczne miny i udajesz wielką gwiazdę. Nieraz już pękałam ze śmiechu. Szkoda, że nie pęklaś. Dlaczego? Nie. Proszę? Czy zastałem pannę Marysię? Jest, no! A to jest Wiesław, o którym wam tyle opowiadałam. Chodź już, chodź. No, to jest mężczyzna. Taki sobie zwykły boys. No nie krępujmy, Marysi, chodźmy do kina. Po co będziemy miały kino w domu? Dlaczego? Ojej, Wiesi. Jak to dobrze, że już wróciłeś. Nie mogłem żyć bez ciebie. Wszędzie słyszałem twój głos. Widziałem wpatrzone we mnie twoje dobre, kochane oczy. Nie mogłem zostawać, no i... Co, kochanie? Profesor wyrzucił mnie. Dlaczego? Bo kazał mi wracać do ciebie. Powiedział, że bez ciebie jestem do niczego. Wiesiu, zdradzę ci wielką tajemnicę. Coś ci pokażę. Ach, Marysiu, jak ja już marzę o tej chwili, kiedy zamieszkamy razem.
Dziś jeszcze rozmówię się z żoną. Z żoną? Ty masz żonę? Boże. Co się stało? Nic już, nic. Marysiu, bądź spokojna. Przecież ona nie może mnie zatrzymać przy sobie. Tak, nie może. No to uśmiechnij się. Maryś, przecież kochasz mnie, prawda? I ja ciebie także. A to chyba najważniejsze. Tak, to jest najważniejsze. Idź już, idź, błagam. Dobrze. Przyjdę jutro wolno. Do widzenia. Do widzenia. Pokłóciłaś się z nim, tak? Nic nie szkodzi. Wróci i przeprosi cię. O. No to co? Ożeni się z tobą. On jest żonaty. Żonaty? Joasiu. Słucham panią. Pan jeszcze nie wrócił? Nie, proszę pani. Dziękuję ci, możesz odejść. Dobranoc. Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku, więc przyszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Proszę, dzieci powtórzą. Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku. Przyszedł pan doktor, jak się masz, Kotek? Już wyjeżdżam, Mario. Niestety, nie będę mógł być na twoim ślubie. Życzę ci dużo powodzenia, sławy i nie miej do mnie żalu. Jeżeli jesteś szczęśliwa, to ja się cieszę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Serwus, Lusia. Serwus. A zdobądź swoją nagrodę. No cóż, zrobi się co można. A swoją drogą to morowy chłopak ten Władek, co? Nawet mi go żal. A może byś ty wyszła za niego, Marysiu, co? On ciebie tak kocha. Wciąż jeszcze myślisz o tamtym. Tak mi cię żal. A wiesz, jak dostanę nagrodę za wierszyk, to podstąpię ci swoją podróż do Włoch. Dobrze? Cieszysz się? Nie. Bardzo ci dziękuję. Dokąd idziesz? Do Elżbiety. Może ona mi poradzi, co powinnam zrobić. Kto się kocha, często szlocha. Żonaty? Biedna moja. Chcę się z nią rozejść, ale ja się na to nie mogę zgodzić. Dlaczego? Masz nie tylko prawo, ale i obowiązek walczyć o ojca twego dziecka. I zniszczyć życie innej kobiecie, która nic nie zawiniła, która na pewno także go kocha. Moja droga, życie jest twarde i nie znosi sentymentów. Musisz walczyć.
Tu chodzi o przyszłość, o całe życie. Kto wie, czy ta kobieta nie ustąpiłaby sama, gdyby wiedziała, że masz urodzić dziecko. I jemu powinnaś wyznać wszystko, całą prawdę. Inaczej wyrządzisz mu wielką krzywdę. Ciekawa jestem, co by powiedział na to Wiesław. Wiesław? Mój mąż. Wczoraj wrócił z Londynu, a dziś już pracuje w swoim laboratorium. O, przepraszam cię, Marysiu, na chwilę. Wiesław? Przepraszam cię, Marysiu, musiałam... Wiesiu? Nie widziałeś mojej przyjaciółki? Była tu przed chwilą. Nie, nikogo nie widziałem. Myślałam nad tym wiele i uważam, że powinniśmy się rozstać. Marysiu, ty chyba żartujesz. Bynajmniej. Wybieram się dziś do teatru. Podobno bardzo dobra sztuka. Owszem, nie przeczę, podobałeś mi się. Ale żebyś miał dla przelotnego flirtu rozejść się z żoną, tego nie wymagam od ciebie. I ty? Ty to mówisz? No, nie róbmy tragedii z miłej sielanki. Powietrzyliśmy bardzo piękne chwile. Nie będę je wspominała. Burza. Wspaniała noc. Serdeczne rozstanie. Nie żądajmy od miłości za wiele. Tak będzie najlepiej. Tylko tyle miałaś mi do powiedzenia? Tak. Dziękuję. Żegnam. Jesiu, co się stało, Marysiu? To już koniec. Koniec? Lajdak. Hurra! 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 Marysiu! Marysiu! Marysiu, zobacz, jak się kończy! Popatrz, popatrz! Patrz, Wladzia został laureatem konkursu szopanowskiego! Patrz! Bardzo się cieszę! Hurra! Jaka śliczna! Jolanny, potężna! Halo? Dzień dobry. Marysiu, dlaczego się nie pokazujesz? Obraziłaś się na mnie? Nie, lżuj. Tylko ostatnio jestem strasznie zapracowana. Dobrze. Nie u ciebie. W naszej cukierence. Doskonale. Zaraz będę. Dzień dobry. Daję rączki. No nareszcie cię widzę. Przedstawię ci mojego męża.
Mój mąż Wiesław, moja najserdeczniejsza przyjaciółka z ławy szkolnej Marysia. Siennicka. Bożemski. Siadaj, Marysiu. Czego się napijesz? To się wie. Czekoladę i beza z kremem. Tak. Wiesz, wybieramy się na święta w góry, na narty. Jedź z nami. Wiesław przepada za górami. Latem także był w górach. W sierpniu, prawda? Tak, w sierpniu. Zdaje się, że i ty w tym czasie byłaś w górach? Tak, w Beskidach. A on w Tatrach. Musisz z nami pojechać. Będziemy robili wycieczki. Nocować będziemy w schroniskach albo w jakiejś chacie góralskiej. O, jeszcze tyle czasu. Zastanowię się. Zobaczysz, jak nam będzie dobrze razem. Wiesław to wprawdzie odludek, ale złoty towarzysz. A dziś zabieramy cię do opery. Już mam bilety. Nie jestem przygotowana. Musiałabym się przebrać. Nie zdążę. Zdążysz. Tak. Przecież go kochasz. Nie chcę go widzieć. Gdybym ja mogła z nim pomówić. Powiedz mi, kto to jest? Nie. Marysiu, co się z tobą dzieje? Nie chcę. Zatrzymał to. Chcę wysiąść. Kto to jest? Jak się nazywa? Nie męcz mnie. Powiedz. Wszystko musisz mi powiedzieć. Przebacz mi. Nie wiedziałam, że to... Wiesław? Mój mąż. Marta. Józefie, prędzej do kliniki. Niech Józef pojedzie do opery. Odszuka tam pana profesora i powie, że wezwano mnie nagle do kliniki. I proszę powiedzieć panu, żeby na nas nie czekał. Cicho, Marysiu, cicho. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam cię za wczorajszy zawód, ale... Iki? A Marysia nie chciała iść beze mnie. Tym lepiej. Nie zrobiła na to... A dla ciebie? Wiem. A ja ciebie tak kochałam. Elżbieto... No, słucham. Może teraz masz wiemną, rozmawiasz. Bo nic nas ze sobą nie łączy. Dom? Nie mam domu. Klinika i stalowe meble. A ty? Żona. Nigdy nie byłaś. Byłaś zawsze lekarzem. Zajętą miłością. Dzieckiem. Dzieckiem? Przepraszam. Dziecko. Kochana, jak się ma! Kochanka. Ten duży to ode mnie. A ten maleńki to od Lusi? To za moje ciężarna bukiecina. Siadacz! Tak mi się jakoś, Mariu, plakać chcę z radości. Nie chcę. Za pana od sobą nie umiem. Wiesz, u nas jest tak ślicznie przygotowane wszystko na wasze przyjęcie. Będziemy się wszystkie opiekowały malutką. Będziemy jej szyli toalety, kapelusze. A ja będę pudrowana.
Księżyc cicho lśni, sali baj. Cicho bądź, co ci ta dziedzina zawiniła? Teraz rozumiem, że warto kochać. Mężczyzna nie jest ważny, ale to... Ty na pewno o tamtym już dawno zapomniałaś? Ojej, przepraszam. No, no to my już pójdziemy. Tak, pójdziemy już. Do widzenia, kochani. Trzymaj się ciepło. Do widzenia. Pa, 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 kochanie, pa. Pa. Do widzenia. Cudna z ciebie kobieta, Hela. Dałaś mi takiego morowego syna, że aż się serce ratuje. Wyprawimy ci takie chrzcie 2 dni i 2 noce. Będzie zabawa. Zobaczysz, zbuju. Nie zapominaj, Antosiu, że kiedy jest dziecko, to będą i większe obowiązki. A niech będą. A cóż to, no ojca nie ma, czy co? Do widzenia, pani. Nie budź jej. Widzisz, że śpi. Chodź. Lękasz się mnie. Gdy zbliżyłam się do ciebie wtedy, pamiętasz? Wolę, że to nie twoja wina. Wiem, nie twoja. Ale czy myślałaś, co stanie się z dzieckiem? Jak to, co się zmigowam? Dam sobie radę. Lucia i Hanka pomogą mi. Będziesz pielęgnowała. Na pewno. Wychowasz? Może. Ale czy myślała, co czeka dziecko, które nie... Nie, to zlituje, nie! Żal mi cię, Marysiu. Dobry? Moje uszanowanie. Moje uszanowanie. Czy mogę służyć? Chcieliśmy wózek. Taki nieduży. Proszę bardzo, dla szanownej pani czy dla szanownej pani? Dlaczego? Skądże dla nas? Dla dziecka. Rozumiem. Dla dziecka szanownej pani? Tak. I mojego też. Tak. Ach, rozumiem. Dwa wózki dla dwojga dzieci służą. Nie, 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 nie. Zaraz. Jeden wózek dla jednego dziecka. Dla naszego wspólnego dziecka. Tak. Tak jest. Bardzo słusznie. Nic nie rozumiem. Jeden wózek. Dla jednego dziecka z dwiema matkami. Nie, nie, dla ścisłości z 3 matkami. Ależ to olbrzymi wózek, 4-osobowy, bardzo mi przykro, ale takiego nie posiadam. Posiada pan. Zaraz. Jeden wózek dla jednego dziecka, które ma 3 matki. Rozumie pan? Nie. Dlaczego? To jest tak. A w jakim wieku? 23. Ile? 23. To niemowlę ma 23 lata? Nie, ja! Niemowlę jest niemowlę, ma... Śliczne niebieskie oczki, takie puściutkie różowe nóżki. Macha rączkami, woła! No, zupełnie tak jak pan, tylko że jest troszkę młodszy od pana. Troszkę? Ma 2 tygodnie, tak. Nareszcie. Służę panią. To są wózki wyłącznie dla 2-tygodniowych niemowląt. A który jest tańszy? Ten. To może weźmy ten droższy? A może ten droższy będzie tańszy? Nie, ten tańszy jest tańszy. Czy tańszy od tańszego, czy tańszy od droższego? Nie, 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 ten tańszy jest tańszy od tego tańszego. No więc jeżeli ten tańszy jest tańszy od tego tańszego, no to ten najtańszy jest droższy od tańszego. No więc weźmy ten droższy od tańszego, bo przecież wypada, że ten droższy jest tańszy od tańszego. A koła obrotne? Owszem. Które? Przednie i tylne. A boczne? Również. A budkę można podnieść? Można. A można opuścić? Można. I sklep można opuścić? A może cenę można opuścić? Nie. Nie można. A co, pan zdenerwowany? Nie. Tak, Elżbieto, czyj dobro. Babiutko, tylko bezbronna.
Wierz mi, Marysiu, będę dla niej prawdziwą matką. Tak, będziesz dla niej matką. Chociaż w ten sposób postaram ci się odwdzięczyć za twoje poświęcenie. Za to, żeś mnie nie zabrała, Wiesława. Jutro już stąd odejdę, prawda? Elżuniu, proszę cię, zostaw mi dziecko do rana. Chcę z nim pobyć razem. Jeszcze tę noc. Ostatnią noc. Dobrze, Marysiu. Nakarmione? Tak, ale pani doktor pozwoliła mi ją zatrzymać na noc. Przecież od jutra będzie ją pani miała stale przy sobie. Dosyć się pani nią jeszcze nacieszy. Od jutra ją pani będzie miała. Nie, dziecinko. Od jutra już nie będę przy tobie. Inny będzie układał cię w kolistę. Kto inny wybierze imię dla ciebie? Kto inny będzie patrzył na ciebie codziennie, jak rośniesz? Będzie kupował ci sukienki. Śliczne sukienki. Dla mojej córeczki. Kto inny będzie nazywał cię córeczką? Ja muszę odejść od ciebie. Przebacz mi. Muszę odejść, żeby źli ludzie nie poniżyli cię. Żeby nie pytali, dlaczego nie masz ojca. Będziesz miała ojca. Prawdziwego ojca. Tylko inną matkę. Ale będziesz myślała, że to twoja prawdziwa matka. O mnie nigdy się nie dowiesz. Nigdy. Przebacz mi, córeczko. Przebacz. Dziecko umarło. Proszę. Hanka! Marysieńko, kochana! Jak się masz? Jak się masz, kochanie? Przyszliśmy cię wyciągnąć z domu. Chcieliśmy cię zaprosić do nas na święta. Dziękuję ci, Haneczko.
Ależ twoja córa urosła. Podoba ci się choinka? Okej, bardzo. My mamy też choinkę, jeszcze większą. Jakżeż tam twoja kariera filmowa? To jest moja najwspanialsza kariera filmowa. Odkąd mam moją małą Shirley Temple i mojego męża, nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. No więc, kochanie, kiedy do nas przyjdziesz? O której godzinie? Dziękuję ci, Haneczko, ale jestem już zaproszona przez Lusię i jej męża. O, to ten strojny okularnik mnie wyprzedził. Szkoda, kochanie, byśmy się tak dobrze bawili razem. Proszę. Jak się masz, Marysia? Marysia, jak się masz? Good night! Wstrętno wyprzedziłaś mnie. Czym? No przecież zaprosiłaś Marysię na święta, zanim ja zdążyłam to zrobić. Ja? O, ach tak. Wiesz co, wyjeżdżam do Francji, na Rivierę. Pewno jak wtedy do vlog, tylko że nic z tego nie wyszło. Bo mi nie dali nagrody, a teraz jest nowy konkurs i na pewno wygram. Posłuchaj, co napisałam. Błagam cię, nie wytrzymam. Wytrzymasz, kotyś wytrzymasz. Masz pieniądze, to podróżuj, a jak nie masz, nie podróżuj. Świetna reklama turystyczna, nie? Widzę, że nic się nie zmieniłaś, my baby. Bo... No... Błotnica, która nam ją oddała, to jednak strach. Oddać obcym ludziom własne dziecko tylko dlatego, że się nie ma na jego wychowanie i że się jest w nędzy. Przecież kochamy je jak własne. Tak, ale ja nigdy jej nie zastąpię prawdziwego ojca, a ty prawdziwej matki. Gdy przed 6 laty młody stypendysta Władysław Karski wynice na konkurs szopenowski był skromnym, nieznanym pianistą. Dziś Warszawa entuzjastycznie powita powracającego do kraju po zagranicznych triumfach naszego sławnego robaka. Andrzej? Marysiu! Madzia! Kogo ja widzę? Kalowaje mistrzowi. A gdzie Hania? Gdzie Lusia? O, już dawno powychodziły za mną. A ty? Mieszkasz tu ciągle. No właśnie, rozumiesz. Ja także, tylko my dwoje zostaliśmy na posterunku. Śmiej się, pajacu. Ten kawałek to z pajacu. A właśnie. Pan ciągle śpiewa. Tak jest, przewodnicza. Może zademonstrować. O, tylko bez demonstracji, panie Chodzynek. No, chodź pan, nie przeszkadzaj panu. A tak, bardzo przepraszam. Ladonne mobile, kto i wierzy. Zmieniłam się. Nie, nic. Za to ty stałeś się sławny. Czytaliśmy w gazecie. Artysta wszechświatowej sławy. Trochę śmiesznym, nieporadnym chłopcem, który nie miał do ciebie szczęścia. Za granicą, z tym, że wrócę tutaj, zejdę cię wolną i zabiorę ze sobą. Matko. I to wszystko spełnia się. Marysiu, przecież jesteś wolna. Ciągle go jeszcze kochasz. Jeśli nie wyszłaś za niego, to znaczy, że... Słuchaj, Wladziu. Marysiu, nie mów teraz nic. Na myśl. Wczoraj jest mój koncert. Odpowiesz mi po koncercie. Dobrze? Przepraszam na chwileczkę, pójdę na papierosa. Nie powinnam cię pytać, ale jak Krysia? A, już wiesz, jakie jej imię? Jest zdrowa i świetnie wygląda. A czy on ją kocha? Bardzo. Wiesław się zmienił.
jest szczęśliwy. I mogę śmiało powiedzieć, że odzyskałam go zupełnie. Cieszę się, że wam tak. Wychodzę za mąż za Władysława Karskiego. Marysiu, jakże się cieszę. Przyjm moje najserdeczniejsze. Przepraszam. Mam dla ciebie nowinę. Nigdy byś się nie domyślił. Marysia wychodzi za mąż za Karskiego. Doprawdy? Tak. W takim razie robi karierę. Prawdziwą karierę. Podobno bardzo się kochają. Tak. Grunt, że jest szczęśliwa. Maryś, żebyś ty wiedziała, jak mi jest z tobą dobrze. Nie z tobą dobrze, ale widzisz, Władziu, tak nie można. Nie znasz mojej przeszłości. Nic mnie ona nie obchodzi. Kiedyś mogłaby cię obchodzić. Zacząłbyś mi wyrzucać... Że w twoim życiu był jakiś mężczyzna? I coś z tego. Mężczyzna? Tak, ale jest jeszcze... Nie szkodź, dziecinko. Jak ci na imię, maleńka? Krysia. Ślicznie się nazywasz. A gdzie twoja mamusia? W domu. Przyszłam tu ze swoją wychowawczynią. Masz, Krysia. Ale musisz mnie wpierw mocno pocałować. Mocno. Bardzo lubisz dzieci, Marysiu. No tak. Często tu przychodzisz, kochany? Tak, codziennie przed obiadem. Codziennie. Krysiu! Dlaczego uciekłaś? Jesteś niegrzeczna. Bardzo państwa przepraszam. Ukłaś się ładnie, Krysieńko? Do widzenia. Przepraszam bardzo. Stawiła list do mnie. Tak. I wyszła? Co dzieje? Nie mogę sobie te rady z Krysią. Upiera się, że chce iść do łazienek. Jest przecież zaziębiona, dzisiaj chłodno. Oczywiście. Krysiu, jesteś niegrzeczna. Do łazienek, tam jest pani. Pani? Krysiu, idź do swojego pokoju. Dobrze. Co za jedna? Bardzo miła osoba. Młoda. Przychodzi z dziećmi? Nie, sama. Bawi się zawsze z naszą Krysią. Mówiła, że także miała córeczkę jak nasza Krysia, ale umarła. Ach, tak. Dobry wieczór. Co jej robi? Dobry wieczór. Wezwałaś mnie. Chciałaś się ze mną zobaczyć. Słucham. Przyrzekłaś mi nie widywać się z Krysią, ale nie dotrzymałaś przyrzeczenia. Elżbieto. Bóg mi świadkiem. Chciałam,
Wiesz, nie mogę. Ja mam na myśli jedynie przyszłość Krysi. Powrót twego dziecka. A ty? Wiem, że to nierozsądne, ale ponad moje siły. Lżuniu, pozwól mi ją widywać, choć na krótko, choć z daleka, raz na kilka dni. Bez cudności. A czekolada jak zawsze. Paluszki lizać. Zaraz przyniosę gorąco. Choć raz na miesiąc. Nie dowie się, kim jestem. Nie. Nie masz prawa mi odmawiać. Słyszysz? Nie masz. Jestem jej matką. Ja ją urodziłam, a nie przywłaszczyłam ją sobie jak ty. Cicho, Marysiu, uspokój się. Choćbym się miała zwrócić do Wiesława. Do Wiesława? Przecież Wiesław mnie przysłał tu. Nie. To niemożliwe. Właśnie Wiesław nie życzy sobie, żebyś widywała się z Krysią. A on jej nie przywłaszczył. Chyba nie zaprzeczysz, że to jego dziecko i że on ma prawo. Przysłał mnie, ponieważ nie chce ciebie więcej widzieć. Żal mi cię, Marysiu. Ale nie zakłócaj szczęśliwego dziecięstwa Krysi. Wysyłam ją do internatu. Tak będzie najlepiej. Dla niej i dla nas trojga. A jednak nie wyszła za Karskiego. Marysia? Tak. Widziałem ją dzisiaj w pobliżu naszego domu. Ciekawe. Widać, wielki artysta rozmyślił się w ostatniej chwili. Elżbieto. Co? Czego? A dokąd pani tak spieszy? Muszę nadać list. A, zapewnie do ukochanego. Tam, do panienki, do Zrębowic. Ach, tak. Przepraszam pana, chciałam się dowiedzieć, czy jest internat dziecięcy w Zrębowicach? Owszem, w tej chwili pokaże żenia prospekty. Prospekty, proszę. Za przeproszeniem kogo uważa? Chciałam pomówić z przełożoną. A, pani mamusia któregoś z naszych dzieci? Nie, szukam pracy. O, to nic z tego. Nam nikogo nie potrza, ani nauczycielków, ani wychowawczyniów. Szukam posługi. Za posługaczkę? Tak. Panienka? Cieje, to czasy teraz nastali. Że pani od posługaczki nie odróżnisz. Zaraz. A, zdaje się, że pani dyrektorka rozgląda się za jakąś posługaczką. No, a czy panienka da sobie radę? Dam radę. A na pewno? Na pewno. No to ja zaraz pójdę i zapytam. Dziękuję panu. Nasze podgóreczko, najmilsze jest wszędzie. Kochamy je wszyscy, wszakże o tym wiecie. Szczyry, szczyry, podkrakowski, podkrakowski. Jeżeli panienka będzie uczciwa, pilna i pracowita, to zostanie.
na próbę. A potem dostanie 15 zł miesięcznie i wikt. Dobrze, dziękuję. Pani dyrektorka na pewno będzie ze mnie zadowolona. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy. A teraz trzeba się iść przebrać do kuchni. No, zmienić ubranie jakoś tak po ludzku. No, proszę. Tak późno. I nigdy nie można nadążyć z tą robotą. Może ja pani pomogę? A potrafisz szorować? Potrafię. O, to weź fartuch i szoruj. Dobrze. A ja za ciebie to odniosę, serdeńko. Felicja! Moja maleńka. Pani pracuje w naszej szkole? Tak, Krysiu. A co pani robi? Pracuję, żeby było czysto. Nie, Krysiu, powrócisz. Nie. Cóż to za zabaweczki, jak robóteczka czeka? Przepraszam, już cię biorę do roboty. Idź, Krysinieczko, do zabaweczek, idź. Jak mi się to jeszcze raz powtórzy, to forka ze dworka. Rozumiesz, serdeńko? Żebyś mi zaraz zmyła schodeczki w całym budyneczku. Wszystkie trzy pięterka. Tak jest, słucham. Robisz? Przyszłeś bosu po zimnej posadce? Moje biedactwo, moje maleństwo kochane, moje. Ja nie chcę, żeby pani tak pracowała. Zruchna. Krysiu, a jak zobaczą? Tak. To powiedz mi. Nie. Za siedmioma lasami, za siedmioma górami żyła raz pewna księżniczka. Aż przyszedł do niej rycerz królewicz i powiedział jej: oddaj mi swoje serce, a ja ci za to dam piękny podarek. Dobrze, powiedziała księżniczka. Weź moje serce. I rycerz wziął jej serce, a w zamian dał jej śliczną, małą córeczkę. Ale księżniczka zgubiła ją w ciemnym lesie. Bez szczęścia. Sama.
Mała gorączkuje. Czy to co groźnego? Małe przeziębienie, ale wobec panującej epidemii szkarlatyny nie należy tego lekceważyć. Proszę pani, Krysia chora? Tak. Może trzeba, żeby ktoś czuwał w nocy przy chorej. Ja mogłabym. Owszem. Dobrze, tylko dam wam biały kitel. Ja chcę iść do łazienek. Tam jest pani. Dlaczego ona mnie schodzi? Ja nie chcę. Ja chcę się z nią bawić. Dzisiaj w nocy też do niej pójdę. Bo ją kocham. Ona mnie też kocha. Tak, córeczku. Kocha. Bardzo kocha. Wiesiu, dostałam list z internatu. Stało się coś? Krysia była chora, ale nie bój się, już jest dobrze. Tylko piszą mi, jednak z panującej w okolicy szkarlatyny należałoby wyrpane silną gorączką dziecko przenieść. Słusznie. Chętnie pojechałabym sama, ale dziś i jutro mam operację. W takim razie ja pojadę. To mój tatuś. A pan Bożenski. Witam pana. Proszę odprowadzić pana do obawialni. Krysieńku, chodź, tatuś musi odpocząć gruzy. Mario, co to znaczy? Wybacz mi. Nie mogę żyć bez niej. Nie mogę. Bez Krysi? Nie dziw się. Jestem tylko matką. Matką? Ty? To Krysia? Nie wiedziałeś o tym? Dlaczego milczałaś? Jak mogłaś? Elżbieta wszystko ukryła przede mną. Co za podłość. Nie, Wiesiu. To nie podłość. To jest miłość. Ukryła, bo lękała się, że cię straci. Ale ty jak mogłaś przez tyle lat z dala od swojego dziecka? Biedna. Ona cię nie dopuszczała do Krysi. Teraz rozumiem. Dlatego krążyłaś koło naszego domu. Dlatego tutaj jesteś. Myślę sobie, co też oni tam tak długo robią. Nachylam się i zaglądam, ma się rozumieć, przez dziureczkę od kluczyka. I co widzę? Za główkę ją trzyma i w oczęta zagląda. Nie mogłem żyć bez ciebie. Powtarzałem sobie, nie warto, żeby o niej myśleć. Chciałem zatrzeć cię w pamięci, wyrzucić ze swojego serca. Nie mogłem. Wiesiu. Gdy mi Elżbieta powiedziała, że wychodzisz z Zakarskiego, chciałem biec do ciebie i prosić. Oświadczyła mi, że nie chcesz mnie widzieć. I zabraniasz, bym nawet ukradkiem widywała się. Ja? Tobie? Że jesteś szczęśliwy. I wtedy postanowiłam wyjść za niego, ale nie miałam siły. Byliście mocniejsi ode mnie. Kto? Ty i Krysia. Odjeżdżasz? Tak. Cóż, tak musi być. Tak, odjeżdżamy. Z Krysią? Z Krysią i z tobą. Nie. Myślałaś, że ja odjadę stąd z dzieckiem, z naszym dzieckiem i wrócę do niej? Elżbieta kocha cię nad życie. Nie,
Zastanów się. Nie, ja nie chcę. Posuń się, Kruszynko. Niech ja zobaczę. Czekaj. Widzisz co? Niech ja. Proszę moją walizę zanieść do samochodu, a gospodzia pomoże mojej żonie spakować rzeczy. Żonie? Tylko prędko, bo wyjeżdżamy. Dokąd jedziemy, tatusiu? Do szczęścia, córeczko. Nie płacz, Marysiu, nie płacz. Nie płaczę, będziesz zdrowiesiu. Kochana, nasza podróż do krainy szczęścia tak się skończy. Jezu! Proszę pani, proszę, prędko dziecko! Stan dziecka jest bardzo groźny. Jest. Elżbieto! Proszę się opanować. Musimy ratować dziecko. Bardzo silny uczuć w krwi. Aparat do transfuzji mam, ale stan dziecka jest groźny. Każda chwila jest droga. Niech pan weźmie moją krew. Pani się zgadza. Ale proszę. No dobrze, tylko... Nie wiem, czy pani krew będzie odpowiednia. Już raczej krew matki. Nie, panie doktorze. Ona jest prawdziwą matką. Pomogę panu. Jestem także lekarzem. Dobra, pani. Może
Bądźcie przy mnie. Nie odchodźcie, nie odejdziemy. Nie odejdziemy, Krysiu. Nie odejdziemy. Nie. Nigdy.